niech żyje, żyje na... Time capsule? Ta piękna katedra. Oh, no way! Hey! Where are we going? Dziadowska sprawa na... Niech żyje, żyje nam! Niech żyje nam! A kto? Dawidek! Dawidek! Babcia jeszcze raz składa życzenia, jak się połączyliśmy na WhatsAppie. 3 stycznia. Dziękuję, babunia. 10:22. Witam was kochani, 3 stycznia, urodziny Dawidka. Nowy vlog zaczęłam, bo zbieram po prostu materiał, nie będę miała połączenia chyba na kruzie. Za ciepło się ubrałam. Jest 22 stopnie, dzisiaj tutaj ma być nawet więcej, także no. Co jeszcze? No, to chyba tyle. Wyszliśmy właśnie z hotelu. Jedziemy sobie do kościoła pomodlić się, tak, i akurat kościół świętego Patryka jest tutaj. My żegnamy się z hotelem, jedziemy do świętego Patryka. Z 5 minut jazdy samochodem, a niecały kilometr od nas. Boarding na statku. Bordujemy się o godzinie 1:13 do 13:30, więc są takie jakby wyznaczniki, każdy ma co pół godziny i my jako rodzina mamy bordowanie 13:30, także zapraszam was na kruz z nami. Domy w Charleston są podobne do domów w Nowym Orleanie, tak mi troszeczkę je przypominają, i taki kolonialny styl. To miasto ma też taki troszkę, jakby powiedzieć, nowoorleański urok. Domy są wąskie, bardzo podobne do chicagowskich, więc tym też są podobne z kolei do Chicago, ale bardzo, bardzo stare. It looks beautiful. Wow. Jesteśmy przy świętym Patryku. O, i dziwna sprawa, znaczy sprawa, której nie widzieliśmy nigdy czegoś takiego. Cmentarz jest zaraz obok kościoła, więc zobaczymy z drugiej strony, jak to wygląda. Time capsule? Time capsule? Why is it though? Yeah, but do we know what it's in there? Tu jakieś chyba sekrety kościoła katolickiego. I co, o co tutaj chodzi? Powiedz moim widzom, bo ja nie rozumiem. Po polsku. Yeah, yeah, of course. It's a time capsule. They bury it. They buried it probably a while ago. I don't know. Probably 1986. But who's going to open it? Yeah, they buried it in 1986. They're going to open it in 2086. Maybe the church will. It's St. Patrick's Roman Catholic Church. Ktoś otworzy tutaj w 2086 roku, otworzy tą kapsułę. To see what they buried and what they had. O właśnie, żeby zobaczyć, co tutaj było zakopane. I nie wiemy... Nie wiemy, co tu jest. Zobaczcie, jaki piękny kościół. It's 1887? Jaki piękny. Z 1880. I zobaczcie, o to mi tutaj chodzi. Zaraz obok są wielkie mogiły. Panie sprzątające nam powiedziały, że się nadal je używa. Czyli nadal się chowa ludzi tutaj. Kościół jest zamknięty, powiedziała. Ale... Tutaj takie, widzicie? Zupełnie inny styl. Tutaj z kolei takie właśnie w Nowym Orleanie też są, że nie są wmurowane te tablice w ziemię, tylko takie płaskie i stoją.
Dobra, spotkaliśmy księdza, jednego takiego jakby pana woźnego i nam powiedzieli, że katedra, bo tamten kościół nie był otwarty, że katedra jest otwarta cały czas. Cały czas, więc poszliśmy tutaj do takiej pięknej katedry. Wiecie, z czym mi się ta okolica kojarzy? Te wąskie domy z Nowym Orleanem. I rzeczywiście ten woźny przyznał, że tak, tutaj budowane są na południu te domy tak jak w Nowym Orleanie. Są bardzo stare. To są prawdopodobnie najstarsze regiony Stanów. Jedne z najstarszych. No i wejdziemy do katedry, pomodlimy się trochę. I... Zobaczcie, jakie piękne. This is like chapel, but they have the restrooms too. Zobaczcie, jaka piękna katedra. Katedra świętego Jana Chrzciciela pod wezwaniem. Przeżegnaj się, Pawełek, w imię Ojca i Syna i Ducha. Looks like Polish church, baby. Looks like Polish cathedral. Jak widzieliście, katedra piękna. Teraz jesteśmy w podziemiach. Pewno taki drugi dodatkowa. O, właśnie jakby było za dużo ludzi. Tam jest telewizor, znaczy plakieta. Można oglądać mszę stąd też. No i przy okazji, bo nie wiemy, ile będziemy się czasu, jak to się mówi, na tą łódź bordować, to przyszliśmy sobie tutaj na dół właśnie użyć ubikację. You guys pretty angelus? Ja. Dzwony biją, więc musiałam nagrać. Tu jakiś pan James mówi, przy Maryi sobie usiadł na rowerku i się modli. Pięknie. Więc mają tutaj wszystko, słuchajcie, zorganizowane. Jedzie się jednym korytarzem, wyznaczają wam w kamizelkach odblaskowych, gdzie macie dokładnie pojechać, gdzie zaparkować. Parking był $84. To jest bezpieczny parking, parking przy kruzie. Tam widać kawałek naszego statku, zjeżdżalnie na górze. I kierują nas teraz do boardingu. Tak więc napinamy. O, i w ogóle, my wzięliśmy bagaże, bo jak byliśmy z rodzicami, to zginęły. To znaczy zagubiły się na jakiś czas, więc w tym momencie my często robimy tak, że już teraz bierzemy bagaże, można swoje bagaże brać i wtedy prosto zanosicie sobie do pokoju, nie musi wam nikt tych bagaży dostarczyć. Wejście na pokład odbywa się tak troszeczkę jak na lotnisku, jest bardzo podobne do tego, skanuje się bagaże, sprawdza dokumenty, inne rzeczy. Jest tego dosyć dużo, co najmniej 30 minut takiej przeprawy, ale idzie to sprawnie i szybko. Amerykanie mają ten system bardzo fajnie ogarnięty. Podjeżdżamy. Teraz przechodzimy przez kontrolę, czy nie mamy alkoholi, innych rzeczy. Chociaż na karniwalu ponoć można mieć na dorosłego po jednej butelkę. Witamy.
Pawełek, to jest szyb. Zobacz. To jest szyb. Wchodzimy na szyb. Teraz szybko o statku. Statek niegdyś nazywał się Carnival Destiny, wybudowany w 1996 roku, więc nieco starszy statek, nie nowy, ale do 2013 ma datę, ponieważ w 2013 przeszedł tak zwany facelift i nazywa się właśnie Carnival Sunshine. Wszystko zostało praktycznie odnowione, odrestaurowane i naprawdę przeżył swoją drugą młodość, że tak powiem. Więc tutaj jest historia tego statku. Jeszcze powiem, że statek nie jest największy. Bywaliśmy na większych. Ten ma nieco ponad 3000 pasażerów i około 900 załogi. Nie wiem dokładnie, bo teraz jak do Was to edytuję, to nie mam internetu tutaj na oceanie, a edytor nie potrzebuje internetu, więc nie mogę tego zweryfikować, ale wiem, że jak wcześniej patrzyłam na te informacje, to razem ma około 4000 miejsc. Pawełek, zobacz! Look at the elevator! No. I don't know. Pawełek, lubisz? Oh, there's a rule that you have a rule for people your age, for 4-year-old people. That's a Nigerian song, I thought. Yeah. Man. I don't know. Kind of tight now, isn't it? Oh yeah, the more the merrier. It has to be 18 people. Yeah. Oh, yeah. That's 18 people that really, really like each other. Yeah, yeah. Yeah. And his size. Is this 7? Yes. Set up then. Yes it is. Oh no way. Hey! Hold on. Turn on the lights. Where are the lights? Woo! No, that's awesome. Mom is creative, she is engineer. Mam nadzieję, że nasza kajuta jest trochę trochę większa. Okay. Does it say our name? Did you double check? David Paul. Okay. Pull it up. Fast. There you go. Right there, open it up. There you go. Good job. Push it. Gdzie jest light? I don't know how to turn on the light, baby. Okay. Oh. Thank you. Okay, perfect. Woo, we have king size, so king. Small, but nice, manageable. Tak więc widzieliście, jak powitaliśmy Dawida. Tak to wszystko wygląda. Do Pawełka mamy dodatkowe łóżko. Tutaj jest king size, więc w zasadzie byśmy się i tak zmieścili z nim. Ale jednak rozłożymy mu jego łóżeczko, bo czemu nie? I proszę Państwa, tutaj wygląda tak jak troszkę ubikacja w samolotach. Więc tak to wygląda. Ja zapomniałam swoich patyczków do uszu, do zmywania makijażu, więc muszę sobie tutaj coś kupić. Więc teraz idziemy na lunchek, później mamy obowiązkowe, musimy się stawić na pokazanie, jak w razie czego trzeba się ewakuować, zakładać kamizelki ratunkowe, także to jest obowiązkowe. Więc idziemy na lunch, później na szkolenie, później pójdziemy zobaczyć, jak Pawełek
może iść do przedszkola. Sprzedamy go na pewien czas. Zobaczymy. Może dzisiaj nawet nie będziemy mieli czas. Probably we won't have time to send him to the school, the camp today. Because the dinner is 6 p.m. No, ale to za to jutro. Więc idziemy, kochani, a wy idziecie z nami. Well, let's go. We're going. Dziadowska sprawa. 48 na cały cruise, a 30, słuchajcie, na dzień kosztuje internet. Już tutaj w kabinach, pomimo że jeszcze nie odpłynęliśmy, odpływamy o 4, nie mamy internetu. Do tego stopnia, że musieliśmy, w razie czego, chłopcy już poszli jeść. Więc ja załadowałam aplikację ich, tych linii Carnival. Chłopaki też Kuba załadował 5 dolarów, każdy z nas. Więc tylko 5 dolarów Kuba. Baby, I don't think that's the way to go. Is it? Kuba i ja załadowałam i idziemy i po prostu będziemy się komunikować przez tą aplikację tutaj, żeby wiedzieć jak, co i... There's no elevator here. Idziemy na jedzonko. Odd. Okay, where's the middle? Lido Marketplace. Gdzie my szukamy restauracji? Chłopaki stoją, żeby dostać jedzenie. Tam są lody, jeszcze są picia za darmo. Tu będziemy siedzieć na lunch. Słynny Guy's Burger Joint. Można sobie wybrać, jaki rodzaj burgera chcemy. Zobaczymy, jak robią te burgery. Przechodzimy teraz przez główną promenadę, tak jakby główną alejkę. Dla mnie to się kojarzy z takim mini Las Vegas. Mam nadzieję, że nie zablokują nas za muzykę. Idziemy na oficjalny obiad. Pokażę wam. W tym roku używałam aplikacji, 3 lata temu nie za bardzo używałam, więc używałam aplikacji. A teraz zamówiliśmy stolik przez aplikację. O, przechodzimy teraz przez kasino. That's not for kids. O, zobacz, jakie... Dawid, trzymaj go, dziecko. Jak zwykle przepraszam za lekki pogłos, ale w kabinie wiadomo, cały czas działa klimatyzacja, mamy kabiny, jak widzieliście, bez okien. I teraz wam pokazuję, jak działa ta aplikacja Hub. Przez tą aplikację możemy się właśnie komunikować z Dawidem bądź Kubą. Wykupiłam tylko dla Kuby, bo po prostu jest ich dwóch w pokoju. I idziemy na oficjalny obiad. Oficjalny obiad zawsze jest jeden wieczór z kapitanem, który będzie jutro i reszta to są takie bardziej casual, czyli że można przyjść w krótkich spodenkach, ale bardziej tak chcą, żeby ludzie nie przychodzili w jakichś sportowych rzeczach albo podartych spodniach, tego typu sprawach. Chciałam pokazać wam menu. Zawsze zaczyna się chlebkiem z oliwką, a później startery bądź też appetizery. Codziennie jest troszeczkę inne menu, nie drastycznie, ale jest, zmieniają coś. Na przykład jednego dnia wzięliśmy sobie kurczaka. Ja wzięłam łososia, Dawid wziął sobie żeberka, kalamary na przekąski. Wybór duży na deser, creme brulee, bądź też czekoladowe ciasto, bądź truskawkowe, bądź też lody. Tu jeszcze powyżej trzeba uważać, bo jest dodatkowe za 23 dolary. Wiem, że parę opcji jest dodatkowych, gdzie się za to płaci. Alkohol również nie jest wliczony, chyba że macie pakiet alkoholowy, więc każdy drink kosztuje tak około 12 dolarów. A tu już wam pokazuję, co sobie właśnie wybraliśmy. Jamesa appetizer był przepyszny. Biorę go, jeżeli się pojawi następnej nocy. To był właśnie łosoś. Moja zupa kremowa z kukurydzy też fajna. I zawsze na rozpoczęcie sezonu jest taki taniec, więc zobaczcie, jak to wygląda.
Tu wyciszam muzykę z powodów wiadomych, żeby mnie nie zablokowali. I takie było właśnie powitanie cruzu. Mieli też powitalny taniec na deku, który widziałam, ale niestety nie wzięłam telefonu, żeby to nagrać. All right, ladies and gentlemen, we have a birthday boy here. David celebrating his birthday. Yeah, yeah. 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 David, all right? David, yeah. All right. Yeah. 16th birthday tonight, right? Yeah. All right. So help me to sing birthday to David, turn up to you, right? Yeah. One, two, and three. Happy birthday to you. You. Happy birthday to you. You. Happy birthday, dear David. Happy birthday to you. That's an order to your Did you guys secretly tell him to do this? Wyszliśmy z restauracji i na jednym z pięter, oczywiście Paweł nie chce siusiu, ale weszłam do ubikacji, żeby skorzystać i zobaczcie jak pięknie, bardzo ładnie, elegancko, czyściutko, ładnie. Tak więc idziemy teraz Pawełka zaprowadzić do takiego kampu, czyli na takie półkolonie. Mają nawet do wieczora, więc idziemy go zapisać, oddać, żeby mieć trochę spokoju. A on się pobawi z dzieciakami. Tu wstąpiliśmy do teatru, mieli akurat chyba bingo. Czasami mają też inne przedstawienia. Na tym statku ten teatr jest dosyć mały, chociaż pewnie wydaje się duży. Każde siedzenie ma przy sobie stoliczek, żeby można było postawić drinka czy coś do picia. Scena jest, odbywają się na kruzach różne showy, przedstawienia, komedie. A teraz zatrzymaliśmy się na deku, wyświetlali akurat film. Zawsze co wieczór wyświetlają film, można go oglądać z hot tubu, można go oglądać z pula, bądź też z leżaków, jak to chce. Pawełek ma dodatkowe łóżeczko. Chciałam wam dać update na... Where's the remote? Także widzieliście, jak nam minął pierwszy dzień. Jest 11, wieczorem 23, my się kładziemy spać. A leciutko kołyszę, nie za mocno. Tutaj jesteśmy sobie w pokoiku. A tu, jak wam już pokazałam, Pawełek ma swoje łóżeczko, nawet dosyć szerokie, obok nas. Pawełek, pomachaj ładnie. Pawełek był o 8 wieczorem do 10, po 10 $9 za dziecko, więc nie dużo, ale no myśmy już go wzięli do nas, no bo po co dosyć tyle. Jutro zacznie się nowy dzień, jutro tak 2-3 godziny można oddać dziecko, później wziąć na lunch, później z powrotem oddać, także naprawdę jest fajnie, bo dużo czasu można sobie spędzić samemu. Pamiętam, jak byliśmy na kruzie 3 lata temu, no to Pawełek był jeszcze za mały, no bo wtedy miał tak 1,5 roczku i nie chcieli go wziąć. A tym razem no bardzo, bardzo fajnie, mówił, że było fajnie, bardzo się cieszył, że tam był. No jeszcze nie wiem, bo Pawełek ogląda, tutaj troszkę szumi od klimatyzacji, ale chciałam wam powiedzieć jeszcze historię statków, co się często na statkach tutaj zdarza, ale to myślę, że już wam dokończę jutro. Tu jesteśmy. Tutaj, o. Już tyle, żeśmy przepłynęli. Jacksonville. Florida. I'm wondering, does it tell you the temperature?